Państwa, jak to miło się z Państwem przywitać po tak długiej nieobecności, ale przywitania swoją drogą, tutaj ceremonia oczywiście cały powinien być zachowany, natomiast no nie mogę ochłonąć ze zdumienia, bo podczas kiedy tam na antypodach pan Gancarz donosił na mnie, jak sądzę, do władz australijskich, w rezultacie trafiłem do systemu i teraz już będę sprawdzany za każdym razem na granicach, nawet jak wyjeżdżam z Australii. Pan Gancarz zrobił mi bardzo dobrą reklamę, bo dzienniki australijskie u mnie pisały, ba, piszą nawet polonijne pisma w Afryce Południowej, także jestem sławny na całym świecie. No i panu Gancarzowi też muszę trochę sławy przysporzyć. Pan Gancarz pracuje nad poprawą stosunków polsko-żydowskich, no i najwyraźniej mnie wziął na celownik. W rezultacie ten donos australijska policja graniczna musiała sprawdzić, ale kiedy tam mnie sprawdzali jako tam antysemitnika i tak dalej, to tutaj wybuchła wojna polsko-żydowska i to z kim? Z przedstawicielami stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. No tego Ben Akiba nie przewidział, ale incipiam. Proszę Państwa, nasz najważniejszy sojusznik kazał nam zorganizować konferencję bliskowschodnią, żebyśmy się naradzili, jak tutaj stworzyć pozory moralnego uzasadnienia dla ataku na Iran. No, może by wszystko tam było dobrze, gdyby nie parę incydentów. Otóż pan Mike Pompeo, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, dosyć tak energicznie przypomniał naszym umiłowanym przywódcom, żeby się nie ociągali, tylko stworzyli, przeforsowali kompleksowe ustawodawstwo, które tutaj umożliwi, stworzy takie pozory legalności dla żydowskich roszczeń majątkowych. No, nasi umiłowani przywódcy przełknęli to, nie wiem, czy z goryczą, czy też ze zrozumieniem, bo podejrzewam, że pan Pompeo dlatego z takim zaleceniem wystąpił, że po pierwsze musiały zapaść jakieś decyzje w tej sprawie, które są ukrywane starannie przed polską opinią publiczną, a po drugie, że na podstawie ustawy numer 447 JUST pan Pompeo musi do najpóźniej do jesieni złożyć kongresowi sprawozdanie. No i przypuszczam, że on też chce jakiś sukces odnieść i dlatego tutaj podkręcał naszych umiłowanych przywódców, żeby to kompleksowo ustawodawstwo przeforsowali. Proszę Państwa, to jest tak jak w tym staropolskim przysłowiu. Słowo się rzekło, kobyłka u płotu. No ale jak tu całować na oczach całej Polski kobyłkę w podogonie, kiedy no wstyd trochę, co by pomyśleli sobie wyznawcy Jarosława Kaczyńskiego na takie diktum, kiedy tutaj otwiera się drogę do żydowskiej okupacji Polski. No więc przypuszczam jako człowiek podejrzliwy, że nasi umiłowani przywódcy przekonali pana sekretarza Mike'a Pompeo, żeby namówił izraelskich z kolei umiłowanych przywódców, żeby tutaj Polsce nabluzgali. No i tam ich długo nie trzeba było do tego namawiać. Premier Benjamin Netanyahu, który zresztą też ma wybory u siebie, no i tam zdaje się o jakieś malwersacje jest oskarżony, a poza tym, tak jak to nasz dawny współpracownik faksem z Tel Awiwu donosił, że ma sekutnicę żonę, no to jak już to ile szczęścia naraz, no to Benjamin Netanyahu oskarżył Polskę, że kolaborowała ze złymi nazistami, a jeszcze dalej poszedł izraelski minister spraw zagranicznych, to znaczy pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych, a jakich funkcji on tam nie pełnił, wszystkie chyba, szefem wywiadu nawet był, pan Izrael Katz.
pan Izrael Katz, z tych Katzów, co to się ma następnego dnia, powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki i że nie będą nas tu głupie goje pouczały, jak mamy tutaj myśleć i w jakiś sposób honorować naszych poległych. Tak mniej więcej się wyraził. No, na takie diktum świętym oburzeniem zareagował pan premier Mateusz Morawiecki i odwołał swój udział, a nawet udział pana ministra Czaputowicza w planowanym wcześniej spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu. Tak wszyscy się zachwycili bohaterską postawą pana premiera Morawieckiego, że żaden z dziennikarzy nie zapytał, a dlaczegoż to spotkanie Grupy Wyszehradzkiej, w skład której wchodzi Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, zostało wyznaczone akurat w Izraelu. No cóż to za awanse, co to za wyróżnienie dla Grupy Wyszehradzkiej. Oj, 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 oj. Proszę państwa, no... Ale już nikt o to nie zapytał, bo wszyscy, cały naród został poruszony bohaterską postawą pana premiera Morawieckiego, który zdobył się nawet na taką brawurę, że do Ministerstwa Spraw Zagranicznych została wezwana ambasadoressa Izraela w Warszawie. No, eskorty do granicy to już nikt się nie ośmielił jej dać, bo dopiero by tam ruski miesiąc, Benjamin Netanyahu, a i nasz najważniejszy sojusznik pewnie też pokazał. Proszę państwa, i co się okazało? Dzięki temu przedstawieniu, które na naszych oczach, bo ja też obserwowałem te z antypodów, pan premier Morawiecki odegrał, no to już wszyscy zapomnieli o tym nakazie pana sekretarza stanu Mike'a Pompeo, żeby te kompleksowe ustawodawstwo przeforsować. To się nazywa dezinformacja właśnie w języku fachowym, bo się kieruje uwagę opinii publicznej na duperele, podczas kiedy, bo to od kiedy to się tak przejmujemy, co tam jacyś izraelscy politycy na nasz temat myślą. Widać wyraźnie, że z przyjaciół na przyszłość trzeba sobie dobierać trochę bardziej starannie, a nie przyjaźnić się z byle kim, bo kto z chłopem pije, ten z nim pod płotem leży. No i właśnie żeśmy się przekonali, że trzeba jednak przyjaciół dobierać sobie staranniej. Proszę państwa, więc opinia publiczna została, uwaga opinii publicznej została skierowana na to przedstawienie tromtadralskie pana premiera Morawieckiego, który tutaj wypierał, pierś herlawą wytężał i tak dalej. No i nikt nie pamięta już o tym kompleksowym ustawodawstwie, a przecież to jest główne zagrożenie dla Polski. Widzę w tym powtórkę z rozrywki, to znaczy z wieku XVIII, kiedy to ambasador rosyjski w Warszawie w piśmie, w liście do Katarzyny, tam im pisał, że Polacy przyzwyczajeni są do kultu działań pozornych. No właśnie mieliśmy tutaj to przedstawienie z kultem działań pozornych. No i ciekawe, kiedy kompleksowe ustawodawstwo ruszy z kopyta, no bo jak nasz najważniejszy sojusznik taki rozkaz dał, to tutaj wszyscy ruki paszwam. No i najważniejsze było, najważniejsza była deklaracja naczelnika państwa, że stosunki Polski z Izraelem są bardzo dobre. No myślę, że mogą być nawet lepsze, jak Izrael nas wydyma. No to już nic lepszego być nie może, prawda? To na tym przecież stosunki polegają. Proszę państwa, kiedy tutaj tak dyplomacja nasza się rozwija, oczywiście z tej konferencji bliskowschodniej nawet strzępy nie zostały żadne, bo gdzie tu się namawiać, no jak tu my z Żydami świętą wojnę prowadzimy w obronie godności narodowej, to już tam do diabła ze złowrogim Iranem, nawet Arabia Saudyjska już się wycofała z tego interesu. No widać wyraźnie, że nie udał się szczyt.
No i trzeba będzie jakiś następny zwołać, może jak już kompleksowe ustawodawstwo zostanie uchwalone i przeforsowane, no to wtedy już wszystko możemy zrobić. Nawet Kneset może tu przyjechać bez powiadamiania rządu polskiego, tak jak i wcześniej tak było. Pani Ewa Kopacz tam spróbowała zrobić takie wrażenie dobre, ale to nic z tego nie wyszło. Proszę Państwa, no więc czekamy, bo to może taka sytuacja powtórzyła się z prezydentem Trumpem, który tam z wielkim przytupem do Hanoi pojechał, żeby się spotkać ze złowrogim Kim Jong-unem, ale Kim Jong-un musiał mu coś brzydkiego powiedzieć, bo wyjechał jak niepyszny stamtąd. No to było do przewidzenia, bo przecież Kim Jong-un może i to jest dyktator, może i to jest szubrawiec, bardzo prawdopodobne, ale nie w ciemię bity. Poza tym politykuje trochę w takim na dłuższy dystans niż politycy amerykańscy, bo ci od kadencji do kadencji, a ten na trochę dłuższy dystans, na całe dziesięciolecia. No i chyba zdawał sobie sprawę z tego, że prezydent Trump spotkał się z nim tylko dlatego, że pokazał, że ma broń jądrową. No i teraz tam prezydent Trump jeszcze podczas spotkania w Singapurze oczekiwał od niego jakichś deklaracji na temat denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Byłby durniem, gdyby jakieś takie deklaracje złożył, no więc nie złożył, tylko udzielił odpowiedzi wymijającej, że dobrze by było, gdyby było dobrze. No i teraz chyba to powtórzył, więc prezydent Trump się zorientował, został właśnie zrobiony w bambuko przez cwanego Kim Jong-una. No i tutaj podobna sytuacja się wydarzyła w konferencji bliskowschodniej. Proszę Państwa, to sprawy międzynarodowe oczywiście jasne, to jest dyplomacja i tak dalej, Francja elegancja, ale niezależnie od tego mamy niezawisłe sądy, które dokazują, już nie zwracając uwagi na pozory. Właśnie jeden taki niezawisły sędzia z Poznania, który tam, nie pamiętam niestety jak się nazywa, który rozpatrywał sprawę pani prezydentowej, która powiedziała, że się wkurwiła i to przy dzieciach tak powiedziała, zbrodnia to niesłychana, no ale się okazało, że wprawdzie pani prezydentowa się wkurwiła, ale miała prawo się wkurwić i nawet miała prawo tak powiedzieć przy dzieciach, ponieważ rzecz dotyczyła praworządności w Polsce, że to jak taka, tak uszargana jest ta praworządność, to można się wkurwiać, a nawet o tym mówić. Ciekawe, że temu całemu sędziemu nie przyszło do głowy, że on też odpowiada za stan praworządności w Polsce i nie on jeden, bo drugi sędzia w Warszawie wydał taki wyrok, że ci, którzy przeszkadzali w legalnym Marszu Młodzieży Wszechpolskiej, to mieli prawo przeszkadzać, dlatego że Młodzież Wszechpolska nie podoba się postępactwu, a pan sędzia niewątpliwie do postępactwa się zaliczył, co można wyczytać z uzasadnienia tego kuriozalnego wyroku. Widać wyraźnie, że niezawiśli sędziowie tworzą partię polityczną i nawet już przestali zwracać uwagę na pozory obiektywizmu. Z tego wynika, że mój pomysł, żeby obywatelom wręczyć, dać do ręki bat na tych sędziów i żeby ich tak wysmagali tym batogiem, wcale nie jest taki zły, dlatego że w tej chwili najwyraźniej nie czują nad sobą żadnego bata, a jakby takim ktoś wysmagał po dupach, to by od razu chodzili jak w zegarku i trzeba a czasami aż żałuję, że nie kandyduję do żadnego parlamentu europejskiego czy tubylczego, bo zaraz bym to włączył do programu, ale jak się spotkam z politykami, to zapytam ich, czy przypadkiem by
nie włączyli tego postulatu do programu. Trzeba by konstytucję troszeczkę zmienić, ale i tak tam trzeba będzie ją zmienić, bo to daleko z nią nie zajedziemy, proszę Państwa. No i jeszcze w dodatku pan prezydent Duda tu się pochwalił, że coraz więcej wojska amerykańskiego w Polsce będzie stacjonowało. No, jak już to wojsko tam się ustacjonuje, ustatkuje, to na pewno, że tak powiem, kompleksowo ustawodawstwo ruszy z kopyta, bo to nie bez powodu to wojsko jest. Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę Państwa, że chociaż na terenie dzisiejszej Białorusi Niemcy wymordowali co najmniej tyle samo Żydów, co i w Polsce, na terenie Polski, to jednak żadne środowisko żydowskie nie występuje do prezydenta Łukaszenki z żądaniem, żeby realizację jakichś roszczeń dał, by im ruski miesiąc by im dał, a jak nie, to by jeszcze Putina tam w sukurs wezwał. No i wszyscy wiedzą, że nielzia, nie nada, fiedia, no i żaden, to pokazuje, że mało elastyczna jest ta nasza cała dyplomacja. I obawiam się, że właśnie dlatego w 2015 roku nastąpiła podmianka na pozycji lidera sceny politycznej, że naczelnik naszego państwa musiał złożyć jakieś deklaracje, że odda Polskę pod okupację żydowską, a dla niepoznaki nie będzie tutaj wojsk izraelskich, tylko będzie amerykańska ciężka brygada rotacyjnie stacjonowała, ale od czasu do czasu będzie przypominała premierowi Morawieckiemu, no ty Morawiecki, ty u nas uważaj, bo jak nie, to pokażemy ci, przypomnimy ci, skąd ci wyrastają nogi. Proszę Państwa, no czegoś chcieć więcej, a tu jeszcze przed nami 8 marca, kobiety będą demonstrowały wszystkie swoje wdzięki. No, nie można takiej uroczystości pominąć. Wprawdzie Manifa już przeszła tam z tymi macicami i waginami, no ale zawsze to nigdy dość się napatrzeć na takie rzeczy, bo to zwłaszcza w moim wieku, bo to już tylko napatrzeć się można, więc będę się przyglądał tym wszystkim manifestacjom, bo rozumiem, że będzie z jeszcze większym przytupem. No i jeszcze, proszę Państwa, jakby tego było mało, to 10 kwietnia kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej. Ciekaw jestem, czy będą jakieś obchody, czy też już żeśmy dążenie do prawdy zakończyli na pomniku pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Obawiam się, że chociaż komisja pod kierownictwem Antoniego Macierewicza cały czas pracuje, to myślę, że nie wyjdziemy poza kolejne hipotezy, albo nawet te same, no i będziemy się rajcowali aż do następnej rocznicy.